Cześć, z tej strony Krzysiek ze Stylowy Pro. Witam Cię w kolejnym odcinku naszego wideoporadnika Ubierz się na rower. Dziś słów kilka o bluzie kolarskiej męskiej marki, australijskiej marki Psychology. Na wstępie powiem, że na naszym kanale jest już film poświęcony bluzom kolarskim Psychology, zarówno damskim, jak i męskim, ale po pierwsze był on kręcony już ponad rok temu i tutaj przy okazji podpowiem Wam, a zwłaszcza nowym widzom, których w tym roku, czyli już po nagraniu tego poprzedniego filmu przybyło całkiem sporo, że polecam Wam po prostu na naszym kanale kliknąć sobie w zakładkę wideo i pojechać trochę, poskrolować sobie w dół, ponieważ tych materiałów na naszym kanale jest całkiem sporo i również te nagrywane rok czy dwa lata temu mają dosyć dużą wartość i niekoniecznie odnoszą się do bieżącej oferty, ale zawierają w sobie bardzo wiele cennych porad. Ale mają też w sobie filmy poświęcone odzieży, która jest w ofercie od dwóch, trzech sezonów i taką właśnie odzieżą jest ta bluza kolarska Psychology, ponieważ ona pod względem technologicznym nie zmienia się na przestrzeni lat, zmieniają się, dochodzą właściwie nowe wzory, natomiast sama tak jakby kwintesencja tej odzieży jest taka sama i teraz opowiem w kilku słowach na czym tak naprawdę najbardziej się należy skupić, podejmując decyzję zakupową dotyczącą tej bluzy, jakie są jej mocne strony, jakie są ewentualnie trochę słabsze i tak dalej, i tak dalej. Bluzy Psychology dostępne są u nas w cenie 459 zł. Jest, tak jak wspomniałem, bardzo duży wybór modeli, a właściwie nie modeli, bo to jest jeden model, jest wybór duży wzorów. To jest jeden z popularniejszych wzorów. Często te wzory bluz są przenoszone z koszulek kolarskich letnich, także jeżeli macie swoją ulubioną koszulkę kolarską letnią, jest duża szansa, że wzór na niej widoczny występuje też w wersji na bluzie. Bluzy są bardzo... To jest model 8 Days. To jest model 8 Days, najpopularniejszy model wciąż z oferty Psychology, natomiast jest on powtórzony i na bluzie, i na czapeczce kolarskiej, i na kominie, na wielu, wielu, wielu elementach kolarskiego ubioru od Psychology. Natomiast bluza ta jest jedną z moich ulubionych bluz, nie tylko z uwagi na bardzo fajną kolorystykę, ale też na właściwości, którymi się może pochwalić, o których za chwilkę opowiem. Bluza jest przeznaczona do użytku raczej, powiedziałbym, ambitno-rekreacyjnego. Nie jest to jakiś high-endowy, technologiczny produkt. Tutaj akurat nie ma się co porównywać na przykład z Asosem, który dużo większą, jak widać zresztą, wagę przykłada do właściwości technicznych swoich ubrań, aniżeli do ich wyglądu. Psychology jest trochę na odwrót, co nie znaczy oczywiście, że są to ubiory kiepskiej jakości, natomiast warto na przykład zwrócić uwagę na to, że bluza ta cała, na całej swojej powierzchni jest wykonana z jednego rodzaju materiału, który oznacza ni mniej, ni więcej, że ona przy jakimś takim bardzo intensywnym, wyścigowym użytkowaniu może być po prostu być w niej dużo, dużo cieplej niż na przykład w serii wyścigowej ekip RS Asosa, bo tam, jak pamiętacie, mamy bluzę z praktycznie siateczkowymi plecami, które mają za zadanie odprowadzić właśnie generowane podczas jazdy ciepło. Natomiast to jest taka klasyczna wiosenno-jesienna bluza, dosyć ciepła, nastawiona przede wszystkim na dogrzanie organizmu podczas wysiłku umiarkowanego. Tutaj po raz kolejny widać, że właśnie warto sobie zajrzeć do wnętrza ciucha, wtedy po prostu doskonale widać, z jakich on jest materiałów uszyty, czy ma różne strefy, nie strefy i tak dalej. Tu jest jeden jednolicie ogrzewany materiał i jest to bardzo fajne akcesorium i towarzysz wycieczek wiosenno-jesiennych. Jak już jestem przy materiale, to tylko powiem, że moim zdaniem ta bluza jest do zastosowania w temperaturach od 5 do 15 stopni nawet, bo tutaj, tak jak mówiłem w wielu poprzednich filmach, wiele zależy od tego, od przeznaczenia temperaturowego ciucha, wiele zależy od tego, co jest pod spodem, bo możecie sobie założyć bluzę na zwykłą koszulkę kolarską letnią i to jest takie najlżejsze połączenie, ponieważ tutaj na poziomie rękawów macie jeden materiał, znaczy jedną warstwę materiału, a tutaj na korpusie, plecach robią się nam dwie warstwy. Możecie, i to jest taka konfiguracja, powiedziałbym, na temperaturę 10, maksymalnie 15 stopni, aczkolwiek w 15 będzie już w tym za gorąco. Możecie oczywiście, to jest też dobry przykład, regulować sobie temperaturę, na jaką przeznaczona jest ta bluza, za pomocą bielizny kolarskiej i dołożyć sobie na przykład bieliznę
trochę cieńszą jesienną z krótkim rękawem, ewentualnie jesienną z długim. Też występuje taki wariant. Możecie też dołożyć sobie oczywiście pod spodem, i ja tak często jeżdżę w temperaturze nawet 8-9 stopni, z bielizną zimową, grubszą, z wyższą stójką, i w połączeniu z tą bluzą tworzy to wtedy dosyć ciepłe połączenie. Jak już mam ją na sobie, podpowiem tylko, że ja mam na sobie rozmiar S i to jest analogiczna sytuacja jak w koszulkach letnich, gdzie wybieramy raczej koszulkę w rozmiarze mniejszym niż w innych markach. Ja jestem raczej typową M-ką, mam 1,75 m, ważę 77-8 kg i jestem typową M-ką, ale w rzeczach Psychology mam rozmiar S, przynajmniej w bluzie i w koszulce. Bluza jest bardzo elastyczna, jest bardzo lekka gramaturowo, bardzo się ją przyjemnie nosi, będą z niej zadowoleni. Zadowolone na przykład też osoby o może takich nie do końca wycieniowanych królewskich sylwetkach, ponieważ jej krój i zastosowane materiały gwarantują pełną swobodę ruchów. Tu jest bardzo fajny akcent w postaci dwóch odblaskowych takich pasów, które naprawdę się bardzo, bardzo ładnie świecą, kiedy oświetlimy je światłami, czy to samochodu, czy to lampek rowerowych mijanego rowerzysty. Rękaw zakończony podwójnym mankietem, on oczywiście nie jest podgumowany, ale tutaj w zupełności wystarczy to, żeby się bardzo fajnie trzymał. Z ważnych cech fajnych wizualnie jest zasłonięty suwak, co powoduje, że nam się tutaj ładnie ten wzór cały komponuje. Stójka średniej wysokości, ale zapięcie jej już dosyć fajnie dogrzewa nam gardło i szyję. No i przechodzimy do rzeczy ważnej z bluz, czyli ze wszystkich ciuchów kolarskich, czyli kieszenie. Mamy tutaj trzy kieszenie, tak zwane otwarte, i na środku jedna kieszeń jest zapinana na suwak. Teraz ją chyba sobie zamknąłem. O, teraz jest kieszeń zapinana na suwak. Ona nie jest, warto pamiętać, wodoodporna, także jeżeli przewozicie w niej telefon, a pogoda jest niepewna, to warto sobie ten telefon jakoś zabezpieczyć, jeżeli to nie jest jakiś najnowszy, mocno wodoodporny model smartfona. Tu jeszcze tylko podpowiem na koniec, opowiem, że jest ten taki gumowany pasek, ściągacz z tyłu. Ta przednia część nie jest podgumowana, ale w zupełności wystarczy przeważnie, że ta część tak jakby pod kieszeniami jest podgumowana i zabezpieczona przed podskakiwaniem i przesuwaniem się przypadkowym. Tak się właśnie ta bluza prezentuje. Jak widać, bardzo się ładnie przede wszystkim prezentuje, bardzo się fajnie zachowuje też podczas jazdy na normalne, takie spokojniejsze wypady rowerowe, kolarskie, wiosenno-jesienne. Świetnie się spisze. Mamy raczej, staramy się mieć w sezonie tym chłodniejszym pod dostatkiem zarówno rozmiarów, jak i wzorów. Analogiczna bluza damska jest oczywiście też dostępna, ona się różni jedynie krojem, jest to krój typowo damski, taliowany, natomiast same właściwości materiałowe i właściwości techniczne są takie same w tych produktach, także warto, znaczy można te wszystkie informacje, które tutaj Wam przekazałem, odnieść też do bluzy damskiej. Także zachęcamy do odwiedzenia naszego sklepu stacjonarnego oraz oczywiście internetowego, jeżeli nie macie pewności co do rozmiaru, albo też nie widzicie swojego rozmiaru na stronie, odezwijcie się do nas wszelkimi możliwymi sposobami, jest ich wiele, postaramy się zorganizować Wam ten brakujący element jak najszybciej. Tyle właściwie o bluzie Psychology 8 Days dla miłośników kolorów, ciekawych wzorów i jazdy w przyjemnym, ciepłym ciuchu. To jest właśnie to, czego takie osoby powinny poszukiwać. Tyle w tym odcinku. Do zobaczenia w kolejnych. Cześć.